Witam Państwa w bardzo późne piątkowe już popołudnie, zwykle z najnowszym numerem Czasu na Opole przychodzimy do Państwa w piątek rano. Jednak ten tydzień był zupełnie inny od tych, które przecież mieliśmy za sobą w ciągu tych ostatnich lat. Alarm przeciwpowodziowy w Opolu odwołany, ale oczywiście sytuacja powodziowa w regionie i w Polsce jest nadal bardzo trudna. W najnowszym numerze tego wydania, zarówno internetowego, jak i klasycznego, które jest tutaj ze mną, właśnie najwięcej miejsca poświęcamy powodzi na Opolszczyźnie. Znowu w Opolszczyznę uderzyła wielka woda. To tytuł z pierwszej strony. Natomiast oczywiście kilka następnych stron poświęconych jest temu, co działo się podczas ostatniego tygodnia w Opolu. Sztab kryzysowy z udziałem ministrów w Opolu się odbył. Między innymi pokazujemy zdjęcia, co zabrała woda. W niektórych miejscach mówi się, że wszystko. Także nie tylko w Opolu, ale co działo się w Nysie, co działo się w Tamie, na Jarnołtówku między innymi. No a co będzie po powodzi? Oczywiście fala powodzi to jedno, a później fala pomocy. Ta powinna być jak najważniejsza na najbliższe dni. Tutaj ważne informacje dla Państwa, właśnie numery kont podane, gdzie można ewentualnie wspierać finansowo, no a także jak można pomagać także i zwierzętom podczas powodzi. To oczywiście temat numer jeden tego wydania numeru Czasu na Opole, który znajdą Państwo w galeriach handlowych, w ekspozytorach, znajdą Państwo w miejscach użyteczności publicznej, wszystkich miejskich placówkach. Nie tylko o powodzi piszemy, między innymi znajdą Państwo jeszcze kilka innych tematów. Piszemy o tym, co z oczyszczalnią ścieków w Opolu. Najważniejsza miejska inwestycja bowiem została oficjalnie oddana do użytku. Piszemy także o farmie fotowoltaicznej w Opolu, która została uruchomiona. No a skoro mówiłem o zdjęciach tych powodziowych, między innymi rozmowa z Jarkiem Majcherem, fotografikiem, autorem i wydawcą fotograficznych albumów. Co się w tych albumach znajdą Państwo właśnie na naszych łamach. Oprócz tego zaglądamy na Opolski Stadion, tam już rzeczywiście prace na finiszu, jak zapowiadają jego budowniczy. No i o tym, że Rada Kobiet zaczyna nową kadencję w naszym mieście. To, tak jak mówiłem, w najnowszym wydaniu Czasu na Opole, zarówno w tej wersji papierowej, jak i w wersji internetowej. Przed nami ten weekend, mamy nadzieję, dużo spokojniejszy niż ten przed tygodniem i mamy nadzieję również, że znajdą Państwo czas na to, by sięgnąć po to najnowsze wydanie gazety i zapoznać się z jego treścią.